Witam Was na kanale Murawa TV, z tej strony Łukasz Kaczmarek. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym opowiem o zmianach w Lidze Europy, które wprowadziła UEFA. Zapraszam. Zmiany w Lidze Europy, podobnie jak w przypadku Champions League, zostaną wprowadzone od sezonu 2018-2019. Automatyczną kwalifikację do Ligi Europy uzyska 27 zespołów. Dwa zespoły z lig hiszpańskiej, niemieckiej, angielskiej, włoskiej oraz francuskiej, jeden zespół z lig rosyjskiej, portugalskiej, ukraińskiej, belgijskiej, tureckiej, czeskiej i szwajcarskiej. Natomiast 10 zespołów zakwalifikuje się bezpośrednio z Ligi Mistrzów. 6 wyeliminowanych w trzeciej rundzie i playoffs oraz 4 wyeliminowane w playoffsach mistrzowskich. Jeżeli chodzi o kwalifikacje do Ligi Europy, to również podobnie jak w przypadku Ligi Mistrzów, droga do Ligi Europy, do fazy grupowej jest podzielona na drogę mistrzowską oraz ligową. Droga mistrzowska daje 8 miejsc grupowych i wezmą w niej udział drużyny wyeliminowane z kwalifikacji Ligi Mistrzów między rundą wstępną a trzecią. Druga runda kwalifikacyjna obejmuje 20 drużyn z rundy wstępnej i pierwszej rundy. Trzecia runda kwalifikacyjna 10 drużyn z drugiej rundy Ligi Mistrzów i zwycięzcy z drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. A czwarta runda kwalifikacyjna playoffsy to 6 drużyn z trzeciej rundy Ligi Mistrzów oraz 10 zwycięzców z trzeciej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy. Droga ligowa natomiast daje 13 miejsc w fazie grupowej. To pozostali uczestnicy ze wszystkich 55 lig oraz drużyn wyeliminowanych z drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. Runda wstępna obejmuje 16 drużyn, następnie pierwsza runda kwalifikacyjna to już 86 drużyn oraz 8 zwycięzców rundy wstępnej. W drugiej rundzie kwalifikacyjnej weźmie udział 27 drużyn oraz 47 zwycięzców z pierwszej rundy. W trzeciej rundzie kwalifikacyjnej zagra 15 drużyn i 37 zwycięzców drugiej rundy, a w czwartej rundzie kwalifikacyjnej playoffsach 26 zwycięzców trzeciej rundy. To by było na tyle, dzięki wielkie za uwagę. Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Dajcie też łapkę w górę, a w komentarzach napiszcie, co sądzicie o zmianach wprowadzanych przez UEFA. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!